Cześć wszystkim, siemanko, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Brod, a to są Baloniki i Małpki. Zapraszam was oczywiście do zasubskrybowania kanału. Wystarczy kliknąć ten przycisk, który tutaj wam się pojawił, aby być na bieżąco z moi kochani, z nowymi filmami z Baloników. Przynajmniej raz dziennie takie filmy tutaj wychodzą. Ja w dzisiejszym odcinku pozdrawiam Mr. Piotrka 34 z Poznania i moi drodzy Kaj z Poznania. Tak, Kaj z Poznania i Piotrek z Poznania. Także bardzo serdecznie was pozdrawiam. Poczytam sobie wasze komentarze. No i będziemy sobie tutaj grali. Mam nadzieję, że wam się odcinek podoba. No, czy wiesz już, że od gdzieś Koloks, nie, ja jeszcze nie mam masterków. Naprawdę. Jeszcze nie mam, bo tutaj Koloks.pl napisał, że mam. To jest informacja tylko o masterkach. Jeszcze masterów nie mam, ale zbliżamy się nieubłaganie do nich. Już mamy praktycznie po medalach w każdej mapie i zostały tylko mapy na ekspercie, czyli te najtrudniejsze, prawda? Patrzcie, tu jest ten ekspert. Będziemy zaraz zaczynali. Blade Ognisty, wpadłem na twój kanał przypadkiem, Brod, ale zostanę na dłużej. Bardzo mi miło, cieszę się i zapraszam. Dobra. Kiedy wykonasz mój challenge, o który proszę cię od roku? Ninja, Małpka 2.4 i Armaty 4.2. Możesz mieć wioskę do niej. Okej. No to dobra. Ninja, Małpki. Tylko 2.4 i Armaty 4.2. Dobrze, to się da wykonać. Zaraz to zaczniemy. W takim razie tylko sobie ulepszenie do Ninja, Małpek może tutaj zrobię, bo do Armat nie mam. Popatrzcie, make streaking much longer. Ok. No to w takim razie weźmiemy sobie ninja małpeczki w kropeczki i zrobimy właśnie challenge od Oliwierka. Także lecimy. Tak, Łukasz, wyjaśniłem wszystko tak jak należy. Zrobimy sobie dzisiaj, Oliwier, twój challenge, czyli armaty i ninja małpki. Wyzwanie od Oliwiera na mapie eksperckiej. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Trzymajcie kciuki, ale nie wiem, jaki tutaj ma być ten. Kiedy wykonasz mój challenge, który proszę cię od roku? Ninja, małpki, armaty, możesz mieć wioskę i do niej ulepszasz max jedną farmę bananów. Dowolna mapa, tylko że jaki poziom? Weźmy na medium. Mam nadzieję, że starczy medium poziom. Chociaż może wziąć trudniejszy, nie wiem, bo... Bo skąd mam wiedzieć w sumie, nie? Bo nie napisałeś. Więc zrobię sobie coś takiego. Dobra, proszę o pana, który zbiera tutaj bananki, małpeczka banankowa i jazda. Dobra, ona tu będzie, słuchajcie, będzie nam tutaj ninja strzelał. Ok, więcej bananów, spoko. Także dzisiaj challenge od Oliwiera, mam nadzieję, że będzie fajnie, że tutaj damy jakoś radę, że wszystko się uda, bo słuchajcie, są dwa uda, hehe. Wioskę też mogę dobudować w sumie, bo mi napisałeś, że mogę. Tak, mieć wioskę i do niej ulepszenia i maksymalnie jedna farma bananów, chyba się uda. Green Minecraft tutaj napisał... W Undertale masz wybór, albo atakujesz wszystkich, zaprzyjaźniasz się z wszystkimi, albo tylko niektórych tutaj. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, co ja zrobię w Undertale. Wszystko w swoim czasie na pewno, moi drodzy. Może zagram w tę grę, kto wie, ale dziękuję Green Minecraft za to, że mi podpowiedziałeś, co tam się robi. Tutaj Szymon też chciał wyzwanie, no ale to na razie spokojnie. Graj tylko agentami na hard. O, tutaj Wiktor też ma jakieś fajne wyzwanie dla mnie. No zobaczymy. Dobra, no lecimy z tym. Myślę, że armatę mógłbym już tutaj sobie wybudować. Dać ją na strong i niech sobie tu niższy powoli, a my będziemy starali się zdobyć jeszcze więcej bananików. Nagraj Q&A. Marta Chmura tutaj zapytała. Dobry pomysł na Q&A. Myślę, że... Czemu nie? Ja teraz robię taką nową serię, gdzie was pytam
o jakieś rzeczy i wy odpowiadacie mi w komentarzach. Bardzo dużo odpowiedzi, ponad 600 odpowiedzi mi udzieliliście na ostatnie pytanie, jaka jest wasza ulubiona gra. Bardzo fajnie się dowiedzieć takich rzeczy, bardzo mi jest miło i to jest bardzo, bardzo pomocne. Także ja się cieszę. Dziękuję za wsparcie i za to, że piszecie właśnie te rzeczy, bo to mi też bardzo, bardzo, bardzo pomaga. Dobra, chyba dajemy radę na razie. 2-4, czyli tutaj muszę ulepszać tą stronę, a tu 4-2. Żebym pamiętał, bo znowu coś zrobię źle. Na razie jest na spokojnie. Chciałbym tutaj różne typy balonów, żeby nasze wieże mogły atakować. Okej, o właśnie, o to mi chodziło. Teraz będę mógł robić ulepszenie do ninja. Ninja, chinja. Oj, dodałem tu to. A tutaj 4, okej, w ten sposób będziemy stunować te balony. A tutaj po prostu te ulepszenia. Czyli będziemy mieli stuny balonów. To jest bardzo fajne, czyli stunowanie, czyli takie ogłuszanie jakby, że się zatrzymują te balony i nie mogą ruszać. Myślę, że konkretnie to na razie wygląda. 27 runda, na spokojnie. Brud, można ulepszać małpki tymi... Dzięki Skridox, fajnego misia masz w awatarze. Okej, będę wiedział, można tutaj, prawda, ulepszenia robić. Okej, dzięki. No właśnie. Małpki ninja są pod te, więc będziemy tutaj z nich korzystać. Myślę, że poczekamy sobie na wioskę teraz. Prawda? I ulepszymy ją, żeby więcej funduszy dodawać. Zagraj w Star Wars Battlefront. Tutaj minigąbeczka prosi mnie o to, ale na razie Star Wars Battlefront niestety nie posiadam i chyba na razie nie będę grał w tę grę. Same ninja i magowie, zero farm. No to jest dobre. Henryk Pręg, wiesz co? Live'y będą na hitboxie, a kiedy to jeszcze nie wiem. Mało czasu mam na te live'iki. Live'iki, kotleciki, ale spokojnie, coś się wymyśli. Na pewno jakieś live'y będą. Okej, mamy dość dużo funduszy. O Boże, źle, przepraszam bardzo. Źle, złą wieżę poszedłem, w złe ulepszenia. Myślę, że na razie mi to wybaczycie. Dobra, małpki są na te. I teraz tak. No idzie na razie na spokojnie, bo tutaj te małpki ninja przecież stunują te, prawda, te wieże. No ale z drugiej strony nie wiemy, ile to może potrwać, tak? Przyjdą sterowce i już potem będzie znowu z złej strony ulepszenie. Tracę trochę na tym pieniędzy. No ale coś za coś, prawda? Bo tutaj są same stuny, więc chociaż tyle dobrze, prawda? Że stunujemy sobie te baloniki. Tylko gorzej, jak przyjdą za niedługo sterowce. Więc warto by było tutaj, słuchajcie, tą małpkę ulepszyć. No i na razie chyba wystarczy taka kombinacja. Chociaż może być różnie, ja sobie tu jeszcze dam małpkę. Zobaczymy zresztą, wszystko w swoim czasie. My tu jeszcze armatkę damy. Na pewno ulepszenia na sterowce powinny być. Bo jednak sterowce, o właśnie o tym mówię. Potrzebujemy więcej armat, bo te sterowce, słuchajcie, tak średnio. Damy sobie ją na strong. Właśnie tutaj poulepszamy. Tak jak mówię, więcej armat, żeby sterowce mogły je atakować. Anna Szymula, spor, nie wiem czy nagram, a chcielibyście spor? Wiem, że kiedyś to była popularna gra wśród youtuberów.
Dobra, mamy tyle armatek. Na razie nie widzę, żeby się tutaj jakieś sterowce pokazywały. No ale z drugiej strony przyjdą czerwone. O właśnie. No już są szybciej niszczone na pewno sterki. Więc tyle dobrze. 51. runda, spoko. Alanie Oreo, w Team Fortress mógłbym zagrać, tylko słyszałem, że tam jakieś rankingowe gry dochodzą i tak dalej, że coś nowego jest w tej grze. Mógłbym spróbować pograć troszkę w Team Fortress na Broad Games. Chciałbym zagrać też w Overwatcha, tylko że nigdy mi czasu nie starcza na tego typu gry. To jest straszne. Antonio Mikiewicz, gratuluję Ci na mapie Extreme, na Hardzie Challenge, znaczy na Impo Pawle. To jest duże wyzwanie, więc gratuluję, że Ci się udało. Kacper Jewulski miał w jeden dzień 60 rangę. Jak Ty to zrobiłeś? To musiałeś strasznie, strasznie długo grać, bo to jest bardzo trudne do osiągnięcia. Jak wygląda inżynier w prawą stronę? Tutaj Ola Kowalska się zapytała. Zaraz Wam pokażę, znaczy pokażę Ci. Patrzcie. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. On ma ulepszenie, żeby, prawda, wieżę jakoś wyboostować. No, sprzedajmy go. 60. Okej, no na razie jest spoko. Myślę nad ninjami, żeby tu jeszcze ich postawić, jakieś ninje, prawda? Przydadzą się na pewno. Więc jest spoko. Kacper, Robloxa już udało mi się zagrać, także nagrywam Robloxa. Myślę, że Wam się Roblox podoba. Mnie też, będziemy testować sobie powoli różne mapy w Robloxie. Dobra, no chyba spoko, nic tu nie przejdzie, mam nadzieję. 63. runda. Shake and Fidget, Minecraft w Minecrafcie, no zobaczymy. Cześć Kartox. W 2 dni 99 level? Izabela, to jest chyba niemożliwe. Jak ty to zrobiłaś, albo zrobiłeś? Marcin Polkowski, odcinek już właśnie się tworzy. I chyba przejdziemy to, chyba się uda, chyba będzie sukces tego nagrania. Okej, no i udało się, słuchajcie, medalik jest, 5 tokenów, 1000 dolarów, więc sukces osiągnięty. Mamy kolejne tutaj mapy, nie, to są na ekspercie, potem są ekstremalne. Ale tu jeszcze niewiele nam medali zostało do zdobycia, także za niedługo się zapewne uda. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, cześć!